Halo, halo, witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj mamy dużo rzeczy do załatwienia. Sobota. Stoję sobie teraz w drzwiach, tutaj w drzwiach balkonowych. Co mamy do załatwienia? No dzisiaj idę jeszcze na jeden zabieg na uda do Skinko Wieliczka. Taki ostatni zabieg jeszcze przed weselem, jeszcze przed wyjazdem, żeby sobie wygładzić udkę i te sprawy. Więc jeszcze jeden zabieg w Skinko. Mamy w planie poszukiwanie garnituru dla Piotra. Okazało się, że trzeba będzie ogarnąć jednak ten garnitur i go kupić. Więc poszukiwania garnituru dla Piotra. No i takie drobne załatwionki, które również zajmują czas. Oczywiście zabieram was ze sobą. Dzisiaj będzie jeżdżone, dzisiaj będzie załatwiane. No jak to w sobotę. U nas w sobotę zawsze się dużo dzieje. Więc zapraszam do oglądania kolejnego vloga. Zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Zobaczcie, co tutaj się podziało z tą komarzycą. Jak ona poświrowała, jak ona tu popuszczała pędy. Tu było ich jeszcze więcej, ale Piotrek poodcinał. Próbujemy ją rozmnożyć, że tak powiem. Zobaczymy. No a z tej pelargonii, no to chyba już nic nie będzie. Nie jestem zadowolona z niej. I raczej na przyszły rok nie będę się zaopatrywała w pelargonie żadne. Angielskie, nieangielskie. Ona ta była taka piękna, dwukolorowa, ale to już jest koniec. Kończą się nam też pomidorki. Tam możecie zobaczyć, nie wiem, czy to się uda. Kończą się pomidorki, tu już jest pierwsza wyrwa, że tak powiem. Jest jeszcze sporo zielonych owoców, więc mam nadzieję, że jeszcze zdążą się zaczerwienić. Jeszcze je zdążymy zjeść, ale no powoli już się kończą, już jakaś zaraza przyszła. Tutaj też były pomidorki i tutaj jakieś rozsady Piotr porobił. No, tu mamy miętę z pojemniczka po słonecznikach, więc powoli robi się tak jesiennie, powoli robi się tak, ta zieleń już nie jest taka jaka była, więc będziemy musieli remonty. Myślimy już o kilku kwiatkach takich na jesień, może jakieś wrzosy, może coś innego, coś nowego, zobaczymy co się trafi. No na pewno będziemy tutaj już schodzić z pomidorów, na pewno będziemy schodzić z takich kwiatków, które no poczują, że jest chłodniej, poczują ten stan, że jest po prostu niższa temperatura i się zatrzymają, nie będą już takie piękne, więc coś takiego jesiennego. Może jakieś zioła jeszcze zostaną. Na pewno to jest super, super fajna opcja, jak tam gotujecie obiad i wychodzę sobie tutaj na balkon, pozbierać sobie pietruszeczka, pozbierać sobie szczypiorek, więc zioła na pewno zostaną. No, zobaczymy. Jeszcze w ogóle nie myśleliśmy, w ogóle nie myślimy o takich rzeczach. Na pewno nie będziemy myśleć przed wyjazdem w październiku. Wrócimy do tematu, no ta komarzyca to jest... Najprzyjemniejszy zabieg, jaki miałam. Ten, tak? Tak. Nic nie zasysa, tylko masaż.
Podczas zabiegu liposukcji ultradźwiękowej w pierwszym etapie działamy głowicą infrared na tkankę tłuszczową po to, aby przyspieszyć metabolizm komórkowy, żeby wszystkie produkty przemiany materii szybciej udrożnić i przepchać do wątroby, skąd zostaną one zmetabolizowane. Następnie w drugim etapie będziemy działać głowicą ultradźwiękową docelowo już na tkanki tłuszczowe, aby je obkurczyć i żeby tłuszcz został szybciej wraz z limfą przepchany do wątroby i tam został zmetabolizowany. Czyli teraz to po prostu podgrzewamy? Tak, podgrzewamy. Podgrzewamy, skórę. A później rozbijamy. A później rozbijamy i działamy właśnie docelowo na ten tłuszcz, którego nie da się po prostu zrzucić tak dietą. Tylko trzeba tak, takie coś zrobić. Tak, dietą możemy wspomóc zabieg liposukcji ultradźwiękowej. Trzeba też pamiętać, aby właśnie dużo się ruszać, dużo pić wody po to, aby przyspieszyć też przepływ limfy i do wszystkich toksyn, które zostały się, które podczas zabiegu liposukcji ultradźwiękowej po prostu jakby usprawniliśmy ich przepływ na tej zasadzie. I to można robić na uda i na też, na brzuch też? Na uda tak. To jest zabieg dedykowany na ciało, do zmniejszenia właśnie obwodów, do likwidacji celulitu, do zmniejszenia widoczności tkanki tłuszczowej. Możemy robić na brzuchu, na udach, na ramionach, jeśli jest też taka potrzeba. Jest tam, gdzie jest właśnie nagromadzona tkanka tłuszczowa i celulita, skóra jest w tym miejscu zimna. Więc też po to ją podgrzewamy, aby właśnie przyspieszyć ten metabolizm, żeby komórki zaczęły pracować, żeby metabolizm zwiększyć na najwyższych obrotach. A później, żeby to wszystko rozbić. A na zewnątrz też się robi na udach, czy nie? Tak, na całych udach, na całych nogach można robić. Wymasowana, szykuję się na wakacje, na stroje kąpielowe, no. Proszę, proszę, jak szybko dotarłeś. Zrobiłeś coś na to? Stylizować szarego garnituru. Nie umiem, nie wiem. Tak jest smutne trochę.
możesz sobie wybrać takie, jak jeździsz tak pochylony, no to masz 30, jak jeździsz tak, to masz 60 górski, a jak jeździsz na prosto, to musisz mieć 90, czyli takie, żeby dupka dobrze leżała. Żeby dupka dobrze leżała, jak jeździsz tak rekreacyjnie po mieście. No, fajne, fajne, fajne.